jesteśmy w trakcie przygotowań kolejnej, czwartej już edycji Kokoro Cup. Klubowicze, wolontariusze bardzo intensywnie pracują, by impreza udała się jak najlepiej. Bardzo dziękuję wszystkim młodym ludziom, którzy rozumieją jakby powagę sytuacji i cieszę się, że po raz kolejny mamy szansę na to, by odnieść sukces, no, bo myślę, że praca z taką młodzieżą ma sens i nastraja bardzo optymistycznie, by podejmować ten wysiłek przez wiele, wiele lat. What we see here is warming up fighters for the tournament in Kyokushin Karate, which is a very good sport to do for children because they teach them discipline, etiquette and humanity.
każą walczyć, ponad siebie wznieś. Karate to droga, której życie dałeś swe. Trenuj ciało, trenuj ducha, doskonaląc się. Uderz, wbijaj z mocą Ichigeki Seiken. Po ataku oczyść serce, jutro zmienisz się. Shinkyokushin, Shinkyokushin, Shinkyokushinkai. Wieje nowy wiatr. Shinkyokushin, Shinkyokushin, Shinkyokushinkai. Wieje nowy wiatr. Czasem płyną łzy i tryska czasem krew. Cios za cios, wyzwól moc, wojownikiem stajesz się. Tak jak młode, zwinne lwy wystawiają mocno kły, tak z honorem, dumą walki więzień przyjaźni zjawi się. Słońce już na horyzoncie, nie wiesz co to ból. Zewrzyj pięść, unieś ducha, przezwyciężysz każdą dziernię. A gdy w stronę morza Ibuki uniesie cię, silnym sercu twe marzenia w prawdę zmienią się. Shinkyokushin, Shinkyokushin, Shinkyokushinkai, wieje nowy wiatr. 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 Mindaugas Pavilionis iš Lietuvos.
šiandien pasisakė laimėti varžybas. Norėčiau labai padėkoti, kad pakvietė sudalyvauti. Ir labai malonu, kad gerai suorganizavo viską. Manau, kad šiandien man tikrai pasisekė, bet kuris iš visų keturių, kurie dalyvavo pusfinaliuose, galėjo laimėti. Manau, kad paprasčiausiai šiandien pasisekė. Varžybos buvo labai geras organizavimas. Labai patiko, labai geri kovotojai, stiprios valios. Lenkai norėtųsi atvažiuoti dar, sudalyvauti. Już jesteśmy po kolejnej odsłonie Kokoro Cup, gali sportu walki. Najlepsi zawodnicy w Europie w konkurencji Kyokushin, Shinkyokushin. Bardzo fajna atmosfera. Co można powiedzieć o zawodach? Publiczność dopisała, kibicowała nam bardzo, bardzo mocno. Wszyscy koledzy, zawodnicy bardzo staraliśmy się stanąć na wysokości zadania, także ciekawe pojedynki, dużo emocji. Ciekawe pokazy, które też bardzo dużo dały takiej otoczki wizualnej imprezie. Ci, co byli, na pewno nie żałują i jestem pewien, że w przyszłym roku odwiedzą nas na kolejnej gali, na Kokoro 2011. Podobało mi się fajnie, się tu ćwiczyć i fajna sala. I powiedz, że też w pokazie wybrałeś udział. I brałem w pokazie udział. Jestem bardzo zadowolony z imprezy, jaką dziś odbyliśmy. Co prawda sportowo wypadliśmy troszkę słabiej niż oczekiwaliśmy. Mieliśmy nadzieję, że przynajmniej któryś z naszych zawodników wystąpi w finale. Mieliśmy świadomość, że wygrać finał będzie bardzo trudno, ale niestety nie udało się sportowo tak, jak chcieliśmy. Natomiast organizacyjnie wydaje mi się, że podołaliśmy zadaniu. Hala była wypełniona publicznością mimo bardzo niesprzyjających warunków pogodowych. Wystrój sali, to co przygotowywaliśmy poprzedniego dnia, wydaje mi się, że bardzo dobrze wyglądało i bardzo dobrze zostało przyjęte. Bardzo, ale to bardzo cieszę się, że ta impreza spotkała się z tak dużą życzliwością mediów. To mnie zdecydowanie nastraja pozytywnie do jeszcze bardziej intensywnej pracy i wierzę głęboko w to, że wszystkie te wartości, które w karate są tak istotne, honor, sumienność, szacunek dla starszych, szacunek dla rodziców, są to wartości, idee, które warto upowszechniać i przekonywać młodych ludzi, że bez tych podstawowych wartości nasze życie nie ma sensu.